Cześćko ziomeczki, z tej strony Szybki Banan i witam was na serwerze mineserver.pl. Znajdujemy się na trybie Wojownicy Dusz, kolejny odcinek z tej serii. Tym razem zaprezentuję wam dwie nowe zmiany dla broni specjalnych. I mowa tutaj o Vortexie i o Inferno. Tak, te dwie różdżki zostały zmodyfikowane, tak jak mówiłem, Inferno będzie zmodyfikowane, będzie znacznie lepsze niż było. Zaraz wam zaprezentuję, co się zmieniło. Tymczasem szybko wybiorę turę, akurat gra się zaczęła, jak widzicie, jest dopiero pierwsza tura. Dochodzę do zielonej drużyny. Kurczę, nie mogę, proszę dołączyć do innej. Tam już widocznie jest drużyna pełna, to dołączymy do żółtej, też się nie da. Do czerwonej, kurczę, to pozostało nam wziąć niebieską. Tak jest, tylko niebieska była. Za mało ludzi było w niebieskiej. Okej, okay. Jesteśmy w niebieskiej drużynie. Co to za mapa? Jestem tutaj pierwszy raz, nazywa się Piekło. Kurczę, Kalis musiał jakąś nową mapę wprowadzić. Nigdy jej nie widziałem. No dobra, będę wam ją za sekundkę prezentował. W międzyczasie wybiorę sobie na początku jakąś klasę i zaraz przywołam sobie przedmioty specjalne, a konkretnie Vortexe i Inferno. Okej, okay. Weźmy sobie... Ninja jest bardzo fajny, ale już wam prezentowałem go, co prawda. Ale chciałbym jakąś może inną klasę wziąć. Skoczek też widzieliście. Wezmę Skorpiona. Okej, okay, nie wiem, czy Skorpiona wam już pokazywałem. On ma taki magiczny harpun. Wydaje mi się, że nie pokazywałem. Zobaczcie, on nim rzuca. On może nim rzucić raz na 10 sekund. Właśnie go rzuciłem, już nie mogę drugi. Oj, ktoś przyszedł do naszej bazy. To pora go skroić. Następny. Zabity, świetnie. Mogłem zaprezentować wam w sumie na nim magiczny harpun. Ale to za chwilę. Generalnie magiczny harpun działa tak, że uderzacie nim przeciwnika. Kurczę, to za mapa dziwna. Uderzacie nim przeciwnika i automatycznie go przyciąga do was. Dobra, nic nie widać. Tak więc ja przywołam sobie już Inferno i przywołam sobie Vortexa. Zaprezentuję wam dzisiaj te dwie bronie. Pokażę wam, co się w nich zmieniło. Jeśli chodzi o Inferno, to zmieniło się troszeczkę mniej. Lewym przyciskiem w dalszym ciągu prawym przyciskiem w dalszym ciągu strzelacie fireballem, ale dodałem za to lewy przycisk również. I teraz jak klikniecie lewym przyciskiem, to będziecie strzelać takim strzałem Witchera, zobaczcie. Poleciał właśnie. No i tak czy inaczej, o, możecie na jednym to użyć, na drugim to. Macie dwa przyciski myszy, lewy i prawy. Oboma możecie użyć innego czaru i tam jest inny interwał czasowy. Dla każdego czaru możecie użyć co 10 sekund. Zobaczcie, klikam lewy, klikam prawy i zobaczcie, jednego mogę użyć co 6 sekund, drugiego co 5. O, jeśli ktoś biegnie, jeszcze 2 sekundy i byśmy mogli mu przywalić, ale nie zdążyliśmy. To jest dobre na dystans, zobaczcie, ktoś tam jest, a ja go trafiłem dwa razy. Więc ta różdżka jest naprawdę kozacka, żaden łuk nie jest tak... nie jest w stanie na tak daleki dystans zaatakować. Okej, okay, ale przejdźmy do Vortexa. Jak wiecie, Vortex wcześniej nie był w pełni... Oj, zielony, to nie nasz. Jak wiecie, Vortex nie był w pełni... Kurczę, jaka dziwna ta mapa. Fajny księżyc. Nie był w pełni... dobrze zrobiony, ponieważ tak, jeśli używaliście go i skakaliście z wysokiej wysokości, no to traciliście życia, no to już był jeden poważny minus. Co oprócz tego? No mogliście zginąć skakając z wysokości. Sam Vortex też za daleko nie odbijał, a zobaczcie teraz, on jest przerobiony, zobaczcie, klikam. Wow, to nie Vortex, przepraszam, to było Inferno. Fuck, użyłem go. Nie zdążyłem. Co prawda w tym momencie już drugi raz Vortexu nie mógłbym przywołać. Chciałem to zaprezentować, ale... ale nie staram się jakoś specjalnie grać, tylko chciałem wam prezentację małą zrobić. Dobra, ja zrobię szybko tego gościa i jeszcze raz przywołamy sobie... Dobra, nie żyje. Przywołamy sobie Vortex. Ok, ja tu zrobię szybki reset i zaraz będzie Vortex. Ok, wróciłem. Ja już mam teraz Vortex i Inferno ekwipunku. I zobaczcie, to prawda Inferno, tak jak pokazywałem wcześniej, dwa strzały, a Vortex, zobaczcie, jest kilka rodzajów skoku, trzeba się tego nauczyć po prostu. Można patrzeć przed siebie, iść i kliknąć prawym, zobaczcie, i skoczyłem.
Ten skok jest taki dość nietypowy. Ten skok zależy od tego, gdzie tak naprawdę patrzymy. Jeśli będziemy patrzeć w niebo, to tak jakby taki szybki, daleki skok zrobimy do przodu. Ale jeśli będziemy patrzeć... jeśli będziemy patrzeć przed siebie, to będzie taki szybki chód jakby. Zobaczcie. O, właśnie coś takiego. To można użyć co 15 sekund. Tak to wyglądało. Ale jeśli będziecie patrzeć wysoko, nie za wysoko, bo zobaczycie, co się stanie, to wskoczycie bardzo daleko. I teraz wam to zaprezentuję. Na przykład stanę sobie tutaj. Pyk. Bardzo fajny skok, bardzo daleki skok, znacznie dalszy niż wcześniej. Jeśli ktoś ma jeszcze klasę ninja, to już w ogóle może cuda wyprawiać. I nie traci się życia przede wszystkim. I zobaczcie na to. Teraz popatrzę sufit. Poczekaj sekundę, dwie sekundy, jeszcze zdążę. Pyk. Skok w kosmos praktycznie. Widzieliście, jak wysoko spadłem stamtąd, nic mi się nie stało. Super sprawa, wystarczy patrzeć do góry i wtedy się skacze bardzo, bardzo, bardzo wysoko. 4 sekundy jeszcze raz zaprezentuję wam. Pyk. Taki wysoki skok, nic się wam nie dzieje. Napisałem specjalny plugin dla tej różdżki. Musiałem dużo kombinować, ale jest osobny plugin, który sprawia, że używając tej różdżki, nieważne jak wysoko będziecie spadać, nic wam się nie stanie. Tylko i wyłącznie dzięki tej różdżce. Dlatego śmiało możecie z wysokiej wysokości, nie wiem, ja włączę sobie może flya tylko dla... Oj, tutaj nie da się. No dobra, to po prostu wskoczę sobie gdzieś wysoko. Wow, aż za wysoko. No ale sami widzieliście, przy tej odległości powinienem już dawno zginąć. Tak czy inaczej, to była prezentacja Vortexu. A teraz zajmiemy się samą grą. Tu jakiś żółty biegnie. Dobra, gdzie tu jest arbuz? Gdzie tu jest w ogóle cokolwiek? Tu jest arbuz. Tam już czerwony biegnie. Jak widać, kurczę... O, to pokażę wam jeszcze tego harpuna. A, za daleko pobiegł. Nie trzeba mi dawać zbroi. W sumie przywołam sobie przedmioty dla VIP, żeby troszeczkę poeksplorować tą mapę. Uzbrojenie. Okej, dostaliśmy przedmioty, szybko zakładamy. No i zamiast tego miecza już sobie przywołam miecz dusz. On jest wiadomo, też kozak. Aha. Dobra, ja może nie będę biegł, bo mam malutko życia. Tak na spokojnie go wezmę. Ale będziemy szukać, gdzie są inne kamienie dusz. Jak to wygląda w ogóle? Aha, takie coś. No dobra, to szukamy innych drużyn, żeby im coś zniszczyć. Widzicie, to inferno jest bardzo fajne, bo stoicie kilometr kogoś, ono bardzo szybko atakuje. A teraz można zrobić dwa ataki, bo zarówno lewym i prawym przyciskiem. Ktoś nas atakuje chyba. Haha, dostał. Dobra, idziemy go wykończyć, koniec tego. Padł jak mucha. $3 zarobiliśmy. Dobra, biegnę szybko i już koniec zabawy. Biegnę od razu do drużyn przeciwnych. A nas kurczę atakują, życia traci nasz kamień dusz. Oj. Oj, oj, oj. Łatwo poszedł. Ha! Widzieliście ten skok? Świetnie to wyszło. Kurczę, atakują nas cały czas. 36, 35. Słabo. Dobra, spróbuję skoczyć tam z jakimś rozpędem. Kurczę, goni mnie. A tu sami zieloni, fuck. Tak go przyciągnąłem do siebie, przez to przeciągnięcie wtedy przez chwilę jest się jakby niezmieszczalny. Kurde, no naprawdę, nie wiem, sporo ich tu jest. Kurczę, skok był świetny. Gdzie jest kamień dusz? Pomyśl, może na górze będzie.
Prawnie sprawdziłem, gdzie jest nasz kamień dusz. No nie wiem, tu go też nie widzę. A nasz już jest prawie zniszczony, tak więc ja nie za bardzo pogram, ale mam nadzieję, że w tym odcinku wytłumaczyłem wam wystarczająco, jak działa nowe Inferno, jakie zmiany zostały dokonane. Tylko to chciałem zrobić, więc może gameplay z tego odcinku nie wyszedł, ale prezentacja różdżki jednej, jak i drugiej jak najbardziej. Może jeszcze zostanie zwiększona. Wow. Siła tej różdżki. Dobra, wezmę vorteksy sobie, zaraz wyskoczymy gdzieś. A, już nas gonią. Już myślisz, że mocno? A, tu szybko, pyk, switch i nie ma. Ohoho. Czasem ten harpun jest dobry, bo jak szybko kogoś przyciągniemy, to on jeszcze nas nie może atakować. No, a teraz z dystansu. Kabum, combo. Jej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 . Szybko i... Vortex. Kurczę, użyłem. Ach, no nie udało się. No dobra, o to generalnie chodziło. Zaprezentowałem wam to, co chciałem. Vortexa Inferno. Mam nadzieję, że ta zmiana wam się spodobała. To byłby taki krótki odcinek. Dajcie znać, czy wolicie dosyć krótkie odcinki o jakichś nowych zmianach, czy raczej jakieś gameplaye dłuższe, gdzie będę grał po prostu całą grę, a wiadomo, te odcinki wtedy są dość długie, po 20-30 minut. Ten odcinek będzie mieć około 10, następne mogą być jeszcze krótsze, tak myślę, około 7 minut. Będę w stanie zaprezentować wam jakąś klasę, będę mógł troszeczkę odcinek bardziej obrobić i będzie on po prostu krótszy. Dajcie znać, jaką bardziej formę preferujecie. No i tyle. I już wkrótce nowy odcinek Wojownicy VS Potwory. Po tym odcinku na pewno kolejnym filmem, który nagram, właśnie będą Wojownicy VS Potwory. Tak więc zapraszam. Do usłyszenia, trzymajcie się i pozdrówka. Buja!